Czy on napisze? Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów, subskrybentów oraz moich nowych słuchaczy. I bardzo zapraszam Was na dzisiejszą wróżbę z kart Tarota i Lenormanda. Oczywiście dziękuję Wam za to, że jesteście i zapraszam do komentowania dla wymiany naszej energii, by energia płynęła nie tylko ode mnie tutaj z tych wróżb, ale i od Państwa do mnie, czyli piszcie komentarze, lajkujcie, oczywiście z tym kciuczkiem w górę, moje filmiki oraz subskrybujcie. Wszyscy nowi słuchacze, proszę subskrybujcie mój kanał, napisz, naciśnij, kliknij na funkcję subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, wtedy dostaniecie wszystkie codzienne premierki i powiadomienia o różnych wróżbach, które tutaj robię, nakręcam dla Was. Oczywiście na wróżby indywidualne zapraszam również wszystkich, którzy stoją po prostu w rozterkach, nie wiedzą, co dalej zrobić, mają jakieś dylematy różnego rodzaju, tak, czy uczuciowe, czy finansowe, czy zawodowe. Piszcie, kochani, na maila, a ja Wam wyślę warunki takich wróżb indywidualnych, mój e-mail znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Także zapraszam na wróżby indywidualne, kochani. I teraz mamy dwie grupy dzisiaj. Pierwsza grupa dla tych, którzy lubią wróżby z kart Tarota. To jest klasyczna talia White'a. I dla wszystkich tych, którzy wolą z różnych względów oczywiście karty Lenormanda, to zapraszam na drugą grupę. To jest ta słynna talia włoskiego autorstwa. Tutaj jest ta grupa właśnie w kolorze brązowym, ta talia. Także zapraszam oczywiście dla wszystkich tych, którzy lubią dwie talie, zapraszam na wysłuchanie dwóch grup i całej tej wróżby, ponieważ wtedy może coś dopowiemy, uzupełnimy, sprecyzujemy. Zapraszam. Dobrze. Czyli zaczynamy od grupy pierwszej, karty Tarota, kochani. Czy on się odezwie? Karty są już oczywiście potasowane, wyczyszczone. Tutaj mamy 5 kielichów. 4 monety, diabeł, 4, no i 6 kielichów, as, as monet i rycerz buław oraz pasz buław. Ok, już interpretujemy, kochani. Czyli pierwsza karta jest zawsze bardzo silna. 5 kielichów, kochani. 5 kielichów mówi o smutku, o tym, że coś się zakończyło. 5 kielichów to smutek, żal, strata, rozpacz, rozczarowanie, wspominanie tego, co było, co minęło, no być może nawet depresyjne jakieś stany, takie żalu. Coś się skończyło, tak? Nie wiem, rozwód, rozstanie, koniec związku. I tutaj ktoś wspomina... Wspomina to, co było, co minęło, a nie widzi jakby szansy na nowe. Nie widzi szansy na to, co jeszcze może się tutaj zdarzyć lub można uratować. Czyli wspomina przeszłość, która się już tutaj rozlała, tak? A nie widzi tutaj za sobą czy przy sobie jeszcze jakiejś innej szansy. Ta osoba jest pogrążona w smutku i pasywna. Bez działania, widzicie? Czarny kolor oznacza żałobę i tutaj twarz po prostu skulona, zamknięta, smutna, no w pełnej po prostu rozpaczy. Kochani, ta karta rzutuje na cały ten rozkład. Pytanie jest, czy on się odezwie. Na razie on rozpacza po czymś, co się zakończyło, czy jego małżeństwo, czy jakiś stary związek. I nie widzi tej szansy z Tobą. Tu trzyma się kurczowo rękoma i nogami i w głowie to, co ma, to jest właśnie ta przeszłość, to stare.
Ta cała stara swoja stabilizacja. Nie wiem, czy ma się za ex-partnerów, czy ex-żony, ex-męża, ex-partnerkę, ex-jakąś rodzinę, tak? I tutaj ma też wartości bardzo takie, no jak to się mówi, konserwatywne, których nie chce zmienić. Jeszcze jest być może finansowo tutaj związany z tą rodziną, tak? Finansowo też trzyma się tutaj wszystkich swoich dóbr, dorobków. Jest też diabeł, czyli są jakieś problemy, jakaś zależność, jakiś toksyczny związek, jakieś, nie wiem, jakieś problemy, zazdrość, być może zdrady. Tutaj jest jeszcze cały czas takie toksyczne powiązanie jakby z przeszłością. Być może jakieś długi, problemy, być może jakieś nałogi wręcz z tego powodu, z tego smutku, żalu, rozpaczy. Tutaj również ta karta mówi o dzieciach. Być może dzieci też są jakieś tutaj, mają silną pozycję lub wspominanie dzieci, wspominanie przeszłości właśnie. Sześć kielichów to powrót do przeszłości, emocjonalna, jakby emocjonalne wspominanie, tak, przeszłości. I tutaj, owszem, jest nowy początek, nowa szansa w asie monet. Jest nowa szansa na coś stabilnego, że zobaczy ta osoba jakąś szansę z Wami. Ale tutaj jest też luz, znaczy chciałam powiedzieć po niemiecku, znaczy po polsku jest to chęć, tak? Chęć raczej do takich seksualnych tutaj spraw, do żaru seksualnego. Rycerz, buław i paź buław. Owszem, jest to też, paź buław mówi też o czymś, jakimś nowym początku, tak? Coś podobnego właśnie jak nowy początek, ale tutaj te dwie karty przeładowane są wielką seksualnością. Osoba młoda, młodsza od Was być może, lub jakaś taka młoda, duchem niedoświadczona, która jest jeszcze może niedojrzała do nowego związku, takiego poważnego, ale chce ta osoba podjąć działania w stosunku do Was, ponieważ pytamy się, czy napisze, czy odezwie się do Was. I osoba, która będzie tutaj energiczna, waleczna, będzie działać dynamicznie, będzie walczyć o być może o spotkanie z Wami. Także tutaj odezwie się ta osoba, tylko uwaga, żeby wszystkiego nie sprowadzać do seksu, żeby to, bo tutaj mamy żar, ogień, chemię, napięcie seksualne, taki ładunek seksualny w tych dwóch kartach, tak? Ale paź buław oczywiście mówi o tym, że ta osoba być może jest jeszcze niedojrzała, tak jak mówię, do poważnego związku, ale tutaj chce się spotkać. Chodzi tutaj szczególnie o seksualne sprawy, dlatego się chce odezwać na pewno. Może dopytajmy jeszcze, kochani, czym jest ten diabeł kartami cygańskimi? Czym, nie mówię kim, ponieważ czym, jakimi sprawami, tak, jest ten diabeł? Tutaj ten diabeł, który łączy jakby tą osobę z przeszłością i nie pozwala jej jakby się teraz odzywać. Kim jest diabeł? 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 Szczęście. Czyli jest jeszcze jakaś zależność, jakaś. Tak, jest jakaś jeszcze zależność tutaj od tej osoby. Być może jeszcze kocha tą ex-partnerkę, ex-żonę, ten człowiek i cierpi. Znaczy, to jest jakby takie
że szczęście być może się właśnie zakończyło, coś się zrujnowało i myśli tutaj ta osoba o zakończonym szczęściu, jest być może jeszcze nieszczęśliwa z tego powodu, ma kryzys miłosny, emocjonalny i to wprowadza ją w jakieś takie stany totalnego smutku, depresji, w stany takiego rozżalenia, tak? Tutaj mamy jakby nawet chorobę z tego powodu, czyli diabeł, takie stany wręcz chorobowe, które są być może depresyjne, jakieś stany, są jakieś wspominania, tu uzależnienie od tej ekspartnerki, od tej przeszłości. Być może też związane z tym problemy finansowe lub jakieś właśnie nałogi. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga to karty Lenormanda. Może zostawię tą grupę i zobaczymy teraz, jak dopowiemy dla wszystkich, którzy oglądają dwie grupy. Karty Lenormanda. Czy on się odezwie? Grupa druga. Czy on się odezwie? Tutaj mamy... On szuka stabilizacji domu, rodziny. Myśli, namyśla się teraz, co z tym zrobić. Tutaj jest jakby w kropce. Nie wie, co ma zrobić. Być może nawet działa też tutaj na dwa fronty. Nie wie, jak się zdecydować. Chciałby, by się tutaj coś rozrosło, naprawiło, dobrze potoczyło, ale szuka stabilności. Być może mieszkanie razem, dom razem. Być może nowej właśnie tej rodziny, małżeństwa i zastanawia się, nie wie co zrobić, nie wie czy napisać. Są szczury i są chmury, czyli zastanawia się, jeszcze nie wie, ponieważ tutaj mamy jeszcze, że jest w kropce, nie umie podjąć decyzji, jakby tutaj żongluje tak pomiędzy jednym a drugim i nie wie co ma zrobić. Szczur, jakieś lęki, jakieś straty, blokady i właśnie niejasność sytuacji, myślenie, przemyśliwanie, jakby negatywne myśli, jeśli chodzi tu o stabilizację, o dom, o dobre potoczenie się waszego związku, tutaj coś jakoś negatywne ma właśnie myślenie o tym, nie widzi być może tej stabilności z wami i są lęki, ogromne ręki, powiedziałabym, straty wręcz. Tak jakby on nie napisał jeszcze od razu, ponieważ się bardzo tutaj zastanawia i bardzo jest tutaj jakiś wręcz tymi lękami sparaliżowany. Czy to ma być może przyszłość? Czy ta relacja będzie stabilna? Czy to się uda? Zobaczmy kartami cygańskimi. Dołóżmy karty, dlaczego są takie te lęki silne. Tak? Dlaczego ma lęki? Dlaczego ma lęki, negatywne myśli? Dlaczego on 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 ma lęki, negatywne myśli? Aha, Beständigkeit, czyli stabilitet szuka. Tutaj myśli o tym, że napisać chce jakiś, właśnie jakąś wiadomość. Być może też ma problemy finansowe, widzę, ponieważ chodzi też o pieniądze. I tu jakieś straty finansowe. Straty finansowe, które doprowadzają go wręcz do jakiejś choroby, do depresji, do lęków być może. I do, nie wiem, jakichś stanów takich właśnie tutaj negatywnego myślenia.
Czyli mamy, szuka na pewno stabilizacji, chce wysłać list tutaj, ale ma też jakieś negatywne myśli związane z pieniędzmi. Jakby pieniędzy mu brakuje lub ma tutaj właśnie jakieś długi, problemy finansowe. I być może tu są jakieś problemy związane z przeszłością. Mamy złodzieja, więc straty finansowe, które doprowadzają go rzeczywiście do wręcz jakichś takich stanów depresyjnych, powiedziałabym. Lęki. Lęki, więc tutaj jeszcze nie, w drugiej grupie nie widzę od razu takiej jakiejś euforycznej wiadomości, czy odezwie się nie od razu, nie szybko, ponieważ musi sobie dużo tutaj spraw jeszcze przemyśleć i wyjść być może z tego takiego stanu smutku, żalu. Ale ma chęć tutaj napisania, ponieważ było Botschaft. Botschaft, czyli message, czyli wiadomość. Tutaj jest karta wiadomości, ale później to się opóźni poprzez jego właśnie stany jakiejś smutku, depresji i rozmyślań. Musi się zdecydować. Dziękuję serdecznie dwóm grupom i zapraszam oczywiście nadal, by Państwo odwiedzali mój kanał. Zasubskrybujcie proszę wszystkich nowych słuchaczy, proszę zasubskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze, dawajcie lajki i zapraszam też na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.